Witajcie! Dzisiaj chciałabym Wam zaproponować coś bardzo dobrego. A mianowicie, tak jak widzicie, oto tą roladę. Jest to rolada z mięsa mielonego, owinięta boczkiem i szynką surową. Bardzo aromatyczna, pyszna, po prostu super. Można ją podać do obiadu, jak i na kanapki. Myślę, że przepis jest bardzo prosty, bardzo łatwy w wykonaniu, ale przede wszystkim bardzo smaczny. Więc zapraszam Was do obejrzenia mojego filmiku. Do przygotowania rolady z mięsa mielonego potrzebne są nam takie składniki. 500 g mięsa mielonego. Ja właśnie przed chwileczką zmieliłam sobie łopatkę. 60 g sera żółtego. Jedno małe jajko. 250 g pieczarek, dwie łyżeczki, dwie takie płaskie łyżeczki soli, jedna płaska łyżeczka pieprzu i jedna płaska łyżeczka papryki. Jedna cebula, jeden ząbek czosnku, plasterki boczku i szynki wędzonej, około 50 ml wody, zimnej wody, dwie łyżki bułki tartej oraz dwie łyżki majeranku. A więc zaczynajmy. Do mięsa dodaję wszystkie przyprawy. Każdy może sobie przyprawić według własnego uznania. Ja akurat używam tyle przypraw. Papryka, sól. I pieprz. Majeranek, cebulę obieramy, następnie cebulę ścieram na tarczce, dodaję jedno jajko, obieramy również czosnek. I czosnek również ścieram na tarczce. Następnie mieszam całość. Dodaję bułkę tartą. I zimną wodę. Nie dolewajcie od razu wszystkiego. Sprawdzajcie konsystencję Waszego mięsa. Mięso musi być dobrze wyrobione. Jeszcze odrobinę dam wody, ale dałam jednak połowę wody, więc około 20 ml. Mięso już mam zrobione. Teraz przykryję to talerzem i włożę do lodówki, a my zajmiemy się farszem pieczarkowym. A ja, jak widzicie, już podsmażam pieczarki na niewielkiej ilości tłuszczu. Jak przygotować pieczarki? Mam na moim kanale filmik, jeśli ktoś by chciał zobaczyć, to zapraszam serdecznie. Pieczarki lekko podsmażamy. Pieczarki już zrobione, więc możemy je odłożyć. Teraz ścieramy ser. I zaraz będziemy przygotowywać boczek i szynkę. Jak widzicie, przygotowałam sobie papier śniadaniowy. Na ten papier będę teraz nakładać boczek i szynkę. Cieniutkie takie plasterki boczku i szynki. Raz boczek, raz szynka.
I znowu boczek. Ja wykorzystałam 30 gram boczku i szynki. Teraz będziemy nakładać na boczek farsz z przygotowanego wcześniej mięsa mielonego. Nakładamy równomiernie. Rozprowadzamy go teraz. Mięso mam rozprowadzone. To teraz posypuję przygotowanymi pieczarkami. Jak widzicie, rozprowadziłam je tak do połowy naszej rolady. A na sam koniec dodajemy starty ser. A teraz zostało nam tylko rolady zwinąć. Dlatego potrzebowaliśmy ten papier. Przyciskamy tak troszkę. Nie martwcie się, że coś tam może Wam wylecieć z tej naszej rolady. Potem wszystko to się da zrobić. Do końca przyciskamy. Teraz papier nam nie będzie potrzebny. I zobaczcie, jak ta rolada już pięknie wygląda. No i teraz zostało nam przełożyć roladę na wysmarowane naczynie żaroodporne. Zaraz to uczynię. Naczynie delikatnie wysmarujcie, dno naczynia jakimś olejem. Przekładamy roladę do naczynia. Piekarnik nastawiamy na 180 stopni. Możecie sobie jeszcze popoprawiać. Zobaczcie, jak ta rolada już pięknie wygląda. To tak jak powiedziałam, roladę wkładamy teraz do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na około 40 minut. Po tym czasie zdejmę pokrywkę i będę piekła około 10-15 minut, aby się mięso lekko zarumieniło. Więc wkładamy ją do piekarnika. Słuchajcie, właśnie przed chwilą wyjęłam roladę z piekarnika. Jak widzicie, pięknie się prezentuje. Wyłożę ją na półmisek.
Pamiętajcie, żeby roladę od razu nie kroić, zostawić ją do całkowitego wystudzenia, wtedy będzie Wam się lepiej po prostu kroiła. Myślę, że filmik Wam się podobał. Mam nadzieję, że wykorzystacie ten przepis. Jest pyszny, bardzo efektowny, jak widzicie. Aromatyczny. To mięso jest dobre i do kanapek, jak i na obiad. Więc zapraszam Was do wypróbowania tego przepisu, komentowania, lajkowania. A na dzisiaj to już wszystko. I do zobaczenia w kolejnym moim filmiku. Zapraszam.